Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że dotarliście, że możemy wspólnie razem uwielbiać Pana. Myślę, że jest taki klej w Kościele, który łączy ludzi. I tym klejem jest sam Pan Jezus Chrystus. Jeżeli On jest w Tobie, jeżeli jest we mnie, to jesteśmy z sobą sklejeni. To znaczy, że staramy się, nie tylko staramy się, my duchowo jesteśmy z sobą złączeni. I im więcej tego kleju, tym większe i głębsze więzi. Im więcej tej obecności Pana, tym bardziej Ty i ja jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju zranienia. Ja myślę, że to jest kluczem do takiego życia w Kościele Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj przypomnieć. Drodzy, kiedy jestem w zborach, zwracam uwagę i zachęcam ludzi w kościołach, w zborach lokalnych do tego, aby każdy cenił sobie swój zbór. Drodzy, można być fanem kogoś, jakiegoś człowieka, jakiegoś ewangelisty. Nawet spotkałem takich ludzi, którzy mówią, że ich pastorem jest ktoś tam w Ameryce. Dla mnie to są rzeczy nie do pomyślenia wręcz. Pytanie jest, czym dla mnie jest Kościół? Czym dla mnie, kiedy mówię Kościół, no akurat nie mam na myśli tego budynku. Mam na myśli nas. Czym dla mnie jest brat i siostra? Kim oni tak naprawdę dla mnie są? Drodzy, Chrystus zbawił ciebie i mnie i dał tobie i mnie ten zaszczyt i przywilej być częścią Jego Kościoła, czyli zgromadzenia wywołanych i zbawionych ludzi. To jest przywilej. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest wielka łaska i wielki przywilej, tak jak wielkim przywilejem jest ta księga. Że Słowo Boże dochodzi do twojego serca. Powiem wam, że czasami z taką nostalgią, z takim rozrzewnieniem, z taką wdzięcznością wspominam, kiedy chodziłem do zboru jako nawrócony młody człowiek, przyjeżdżał kaznodzieja, i który głosił Słowo. I do dziś pamiętam, jak to słowo mnie przeszywało. Do dziś pamiętam ten smak Bożego Słowa, który... I mówię, Boże, ja bym chciał tak głosić. Nie na zasadzie, że może ładnie, elokwentnie, ale tak głosić, żeby słuchacze słyszeli Ciebie, żeby odczuwali Twoją obecność, Twoją bliskość. Bo kiedy ich słuchałem, to słyszałem Pana. Kiedy słuchałem tego, co mówią, to tak jakby Pan bezpośrednio dotykał mojego serca i zmieniał moje serce, zmieniał mnie tam od środka. To jest łaska. Modlimy się o prześladowanych. Oni nie mają takich możliwości jak my. Drodzy, Pan zaprosił ciebie i mnie nie tylko do zbawienia, ale zaprosił nas do swojego kościoła, do swojego zgromadzenia, nie po to tylko, żebyśmy byli razem, ale abyśmy będąc razem świadomie budowali, uczestniczyli w tym budowaniu Jego zgromadzenia dla Jego chwały. Przypomina mi się historia, którą usłyszałem, fajna historia. Oto ludzie gdzieś tam są i jest jakaś... coś tam budują i zajmują się tam obróbką kamieni. Przychodzi ktoś i pyta ich, co tu robicie? Pyta jednego, co tutaj robisz? On mówi, no, obijam te kamienie. A co ty robisz? Ja tu układam te kamienie. Pyta trzeciego, a ty co robisz? On mówi, a ja buduję katedrę. Zobaczcie, jak różne nastawienie. Oni wszyscy uczestniczyli w tym samym dziele. Dla jednych to były tylko kamienie, które tłukł, dla innego, który obrabiał, ale jeden widział cel, mówi, ja buduję tą wielką katedrę. Był z tego dumny.
bo dane mu było, on nie czuł się jako taki, wiecie, robotnik taki gdzieś tam, coś pomniejszego robił. Nie, nie, nie. On wiedział, że został zaangażowany w coś wielkiego. Drodzy, a my nie budujemy czegoś materialnego, ale budujemy duchową świątynię, którą jest jego Kościół. Amen. Wieczny Kościół. Wieczny Kościół. Czasami, jak to mówię, niektórzy bywają z Boże. Ja o tym mówię w zborach, mówiłem w naszym zborze, niektórzy bywają, to znaczy oni niby są, czasami przyjdą. Pytanie jest, czy bywam w zborze, czy jestem częścią tego zboru? Świadomym, który ma tą świadomość, że uczestniczy w czymś wielkim, w czymś, co Bóg tobie i mnie powierzył, bo Kościół to nie jest jeden członek, ale wiele członków i jeden drugiemu dodaje posiłku. Tak jest napisane. Pamiętacie tą serię naszych spotkań poświęconych budujcie jedni drugich. Ja to przeżywałem i do dziś to przeżywam. I dzisiaj nie tylko w Nowym Targu o tym mówiłem, teraz mówię o tym w Skoczowie, bo uważam, że to jest coś, co radykalnie zmienia życie Kościoła. Te zasady, które tam są. I to nawet nie są, powiem tak, nawet nie moje, nawet nie autora książki, to są zasady, które ustanowiła głowa Kościoła Jezus Chrystus. I powiedziałem to w Skoczowie, mówię, możemy słuchać wiele dobrych rzeczy i to nic nam nie pomoże, jeżeli nie dołożymy starań, aby praktykować, aby wejść, być posłusznymi tym wezwaniom Słowa Bożego. A więc nie bywa się w zborze, ale jest się w zborze. Jest się częścią zboru. Jestem tutaj po to, bo buduję świątynię Pana i do tej budowli, do tego budowania zaprosiła mnie głowa Kościoła. Sam Jezus Chrystus poprosił mnie, chociaż mógłbym powiedzieć, że też nakazuje mi, wezwał mnie. A to znaczy, że, drodzy, że to nie chodzi tylko o to, żebym był, ale abym służył, wykonał to wszystko, co On mnie jako swojej części, swojemu członkowi Kościoła zlecił i powierzył, bo wierzę, że każdy z nas jest niesamowicie ważną częścią tej budowli. Tak uczy mnie Boże Słowo. Nie może ręka powiedzieć, nodze nie potrzebuje cię. Każdy z nas ma swoje miejsce, ma swoje zadanie i skoro On mnie powołuje, przyjdzie czas, że On postawi mnie i zapyta, jak budowałeś mój Kościół? Czy z całą powagą i bojaźnią go budowałeś? Z całą troską go budowałeś? Czy dałeś to, co najlepsze z siebie, aby Kościół był budowany? Czy zostawiałeś? No po prostu bywałeś. Ja nie chcę bywać w Kościele. Grupa śpiewała na końcu, jaka to była pieśń do kolekty? Lepszy jeden dzień. Lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach. Lepszy jeden dzień. Czy rzeczywiście to jest lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach, gdzie zgromadza się lud Boży, gdzie jest głoszone słowo i Ty mówisz, ja tam muszę być ze względu na obecność Pana. I chcę w sposób świadomy ten Kościół budować. Budujcie jedni drugich. I pamiętacie to słowo Allelon, jedni drugich, 55 razy jest użyte w Nowym Testamencie.
Ja nie jestem odpowiedzialny za budowanie kościoła w Bielsku, w Tychach, czy gdziekolwiek indziej, w innym kraju. Nie, ja mogę błogosławić, ja mogę czasami wesprzeć, ale ja jestem odpowiedzialny za budowanie tego zboru, do którego Pan mnie włączył. Amen. Za to jestem przed Bogiem odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny, czy wkładam wszelki wysiłek i trud, aby Kościół Pana, aby ta budowla, ta świątynia była jak najlepiej wbudowana i wyposażona. Bo zdam z tego sprawę. Czy mi się to podoba, czy nie? Czy moje uszy były otwarte na słowo? Czy ja chciałem być pod słowem? Bo przecież Pan mówi, nie? Przez swoje słowo. I cieszę się, kiedy mogę słyszeć tutaj braci stojących, ja mogę usiąść, po prostu słuchać i to słowo mnie dotyka. Bo ja tego potrzebuję. Każdy z nas tego potrzebuje. Potrzebujemy słowa Pana. Gdyby Bóg miał napisać list do twojego życia albo do naszego zboru, co on by napisał, pisząc do ciebie, do mnie czy do zboru? Na co chciałby tobie i mnie zwrócić uwagę? Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Zwróćcie uwagę, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. To jest niemożliwe bez Chrystusa. Niemożliwe. Jeśli go nie ma we mnie, nie ma go w tobie, nie możemy należeć do jednego ciała. Nie możemy mieć cząstki ani udziału w nim. Kluczem jest być w nim, w Chrystusie. Ale kiedy jesteś w nim, to jest właśnie ten klej. On jest tym klejem. On, który nas połączył, nas, którzy kompletnie się nie znaliśmy. Jesteśmy tak różni. A on stworzył nas, z nas swoje ciało, swoją budowlę. I coś z nami robi, daje nam wskazówki, jak my mamy funkcjonować w jego kościele, aby jego świątynia była pełna chwały jego obecności, aby on miał upodobanie w tej świątyni. Upodobanie. Autorzy Nowego Testamentu wielokrotnie zachęcają wierzących do podejmowania pewnych działań, mających sprawić, że ciało Chrystusowe będzie duchowo wzrastać. Mamy podjąć działania. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmijcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. I dzisiaj to słowo, na którym chciałbym się skupić, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim. Służcie jedni drugi. Tam też mowa jest, noście brzemiona jedni drugi. Ale chcę się skoncentrować na tym wezwaniu, które mówi o tym, że do wolności ty i ja przy budowaniu tej świątyni jestem powołany, aby być z nim i abyśmy byli razem. I mamy tą służbę pełnić w wolności, w tej Bożej wolności. I o tym chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć, na tym się skoncentrować. Galacjan 5:13, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, dodam siostry, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie. Służcie jedni drugim w miłości. Służcie. My wiemy, rozważaliśmy treść listu do Galacjan, że Galacjanie zaczęli przechylać się w kierunku
szukania usprawiedliwienia przez wypełnienie uczynków zakonu. W tym zaczęli szukać dla siebie, no, tragiczna rzecz. Doświadczyli łaski przez zaufanie Chrystusowi, przez ufność. Doświadczyli przebaczenia grzechów. Mieli poświadczenie ducha, że są Bożymi dziećmi, że już nie są niewolnikami, ale są dziedzicami i synami i córkami. I ktoś im namącił w głowie i oni zaczęli wracać z powrotem. Mówią, a może to, może Jezus Chrystus nie wystarczy. Ale dlatego Paweł pisze, do wolności zostaliście powołani. Bo kiedy wrócicie z powrotem, będziecie próbować szukać usprawiedliwienia w tym, co robicie. Chociaż nasze uczynki są ważne, bardzo ważne. Według nich też odbierzemy nagrodę albo naganę. To usprawiedliwienie nie jest tą drogą, ale jest przez zaufanie, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Co Paweł miał na myśli, pisząc o wolności w Chrystusie? Może na początek, czego nie miał na myśli? Czym nie jest wolność w Chrystusie? Bo dzisiaj w ogóle ludzie myślą, że wolność, to, że mogą robić, co chcą. Znaczy, dopóki oni mogą. Bo jak ten drugi też pomyśli, że może robić, co chce, no to jest zderzenie, nie? Zderzenie interesów. Czym nie jest ta wolność? Jestem wolny, wolny w Chrystusie. Czym ta wolność nie jest, po pierwsze? Nie jest wolnością, nie jest przyzwoleniem do grzeszenia, do czegoś, co Bóg nazywa minięciem się z celem, bo tym jest podstawowe pojęcie grzechu, minąć się z celem, który Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Mijasz się z celem, kiedy nie miłujemy jeden drugiego. Mijamy się z celem, kiedy nie troszczymy się jeden o drugiego. Nie znosimy jeden drugiego. I tak dalej, i tak dalej. To jest mijanie się z celem, to wolność nie jest wolnością do grzeszenia. Ta wolność Chrystusowa, ona nakłada nam pewne ramy, w których jeśli chodzimy, będziemy przeżywać i doświadczać i cieszyć się prawdziwą wolnością, którą On daje nam. Ale w Chrystusie. Ta wolność jest tylko w Chrystusie. Otóż, jak powiedziałem, nie jest to wolność do grzeszenia. A więc jedni idą w jedną skrajność w kierunku szukania usprawiedliwienia przez własne uczynki czy uczynki zakonu, a drudzy idą w drugą skrajność i mówią, skoro jestem wolny, to mogę robić, co mi się żywnie podoba. Ale Paweł tam pisze, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Tam jest to słowo, pamiętacie, sars. Nie pobłażajcie swojej starej naturze, swojej cielesności. Czyli wolność w Chrystusie nie jest przyzwoleniem, nigdy nie była i nie jest do grzechu. W liście do Rzymian w 6 rozdziale Paweł pisze tak, cóż na to powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim mamy żyć? Coś się skończyło, od czegoś się odwróciłem. Teraz nie żyję już dla grzechu, żyję dla mojego Pana, dla mojego Zbawiciela. Dlaczego Paweł o tym pisał? To jest rok 56, kiedy pisze list do Rzymian. Bo widocznie niektórzy wierzący pomyśleli, że ta wolność daje im przyzwolenie do wszelkiego rodzaju zachowania, grzesznego zachowania i mówią więcej, bo przecież nie pamiętasz, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam jest łaska obfitsza. No to jeśli grzeszymy, to będzie więcej łaski. Zobaczcie, jak diabeł potrafi ludzkie umysły zakręcić.
Pastorze, my się kochamy. Jaki problem? Co prawda nie wzięliśmy ślubu, ale kochamy się. Przecież miłość jest najważniejsza, pastorze. To jest ta cielesność, to jest brak bojaźni Bożej, to jest brak respektowania Bożego Słowa, które ostrzega nas, abyśmy nie wchodzili w żadne relacje grzeszne, we wszeteczeństwo i tak dalej. Czyli pornografię, bo to porneia ma bardzo szerokie i cudzołóstwo i takie właśnie życie bez żadnych zobowiązań, deklaracji i tak dalej. Albowiem w liście do Tytusa Paweł pisze tak, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Wiecie, to słowo pamiętam dziesiątki lat temu. Jeden z kaznodziei, taki wysoki, nie wiem, czy dobrze pamiętam jego nazwisko, on to czytał i to słowo łaska poucza nas. Łaska wychowuje nas. Łaska karci nas, łaska strofuje nas, abyśmy złych rzeczy nie pragnęli, nie pożądali. Czy nie jest to piękne słowo? Bo jak ja to czytam, to słowo jest dla mnie czymś niezwykłym. Ona mnie uczy, dosłownie wychowuje. Prowadzi, jeśli trzeba, to mnie tam po moich nogach smaga, że coś zbaczam z Bożej drogi. To jest ta łaska. To nie jest bicie takie, wiecie, tam jest takie smaganie. Tak jak niewolnik prowadził dziedzica młodego, jeszcze niepełnoprawnego do szkoły i on gdzieś tam chciał zboczyć i nie dojść do swojej klasy, no to tą witką go tam po nogach lekko, żeby on szedł prosto tam, gdzie miał. Łaska poucza nas. Ta zbawienna łaska naucza, abyśmy się wyrzekli tych wszystkich niewłaściwych rzeczy i wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, oczekując błogosławionej nadziei. Wiecie, jestem ostatnio pod wrażeniem, bo czytam taki konspekt i tak sobie to tłumaczę i przygotowuję na temat wiecznego sądu. Jest to orzeźwiające. Dzień Pana, na który czekamy, wiecie, że to będzie czas też sądu. Dlatego ludzie będą wołać góry i pagórki. Padnijcie na nas. Jeśli oczekujecie gorąco nastania Dnia Pańskiego, drugi list Piotra, końcówka, trzeci rozdział, jakimi macie być wy w świętych waszej pobożności? Jakimiż wy macie być, skoro oczekujecie gorąco i tak bardzo pragniecie spotkać się z Panem? To jest orzeźwiające. Jakimiż wy macie być? Łaska poucza nas. Wolność, którą ty i ja mamy w Chrystusie, jest wolnością od wszelkiego zła, od wszelkiego grzechu i nie jest żadnym przyzwoleniem do czegoś negatywnego, czegoś, co Bóg wyraźnie mówi, że tak nie wolno. A z drugiej strony nie mogę zaniedbać tego, do czego Bóg mnie wzywa. Amen? Bo zaniedbanie też jest niewłaściwe. Kto może dobrze czynić, a nie czyni. Dlatego jesteśmy w Kościele, nie bywamy, my jesteśmy w Kościele, aby słuchać tego, co Bóg mówi, aby prostować swoje własne ścieżki, aby pozwolić się łasce Bożej wychować, tak abym był
przygotowany na dzień Pana, na który czekam, aby mógł stanąć przed moim Zbawcą i nie być zawstydzonym. Wolność w Chrystusie nie tylko nie jest wolnością do grzeszenia, ale też nie jest uwolnieniem ciebie i mnie od starej grzesznej natury. Cały czas z tą naszą cielesnością, z tą starą naturą, ty i ja się męczymy i tak będzie do końca, aż będziemy mieli nowe ciało, uwielbione ciało, aż będziemy cali, że tak powiem, tutaj tacy, my w naszym duchu mamy zwycięstwo, mamy prawo i mamy obiecane zwycięstwo nad cielesnością, ale gdyby z tym nie było problemu, to tyle Pismo Święte by nie mówiło o tej cielesności. List do Efezjan, list do Kolosan, list do Galacjan. Tak sobie myślę, jak były takie problemy w Koryncie, to ja nie wiem, ale zobaczcie, jak Paweł z jaką miłością ich koryguje. Wzywa ich do zmian. Zachęca. Tak więc mam nie pobłażać swojej starej naturze, swojej cielesności. I to nie jest ta wolność, którą mam w Chrystusie, ona nie jest wolnością od tego faktu, że ja już z tym się nie zmagam, z tą moją własną cielesnością, starą naturą. Jak to Paweł pisze w liście do Efezjan, do Kolosan, zewlekajcie z siebie starego człowieka. A kogo się mamy oblec? Chrystusa. Czyli skoro on pisze w jednym liście, w drugim liście, a skoro Paweł w liście do Galacjan gani uczynki ciała i mówi, jawne są uczynki ciała, a z drugiej strony mówi o owocu ducha, to znaczy, że ty i ja możemy, mamy problem z cielesnością i mamy wybór, jak żyć. Skoro oczekujemy nastania Dnia Pańskiego, jakimiż wy macie być w świętym postępowaniu i w pobożności. Wolność w Chrystusie nie jest wolnością od służby. Nie jest wolnością, my jesteśmy zbawieni, powołani, zbawieni, włączeni do Kościoła, do Jego zgromadzenia. Budujemy świątynię razem z naszym Panem. Właściwie On jest architektem, planistą. Ja tylko mam Mu służyć i wykonać to, co On mi powierza. Każdemu z nas dał swoje miejsce, prawda? I ja to muszę wykonać, aby ta świątynia była dobudowana. Pamiętam, jak opisuje to już nieżyjący Reinhard Bonnke, kiedy miał wyraźne powołanie, wezwanie, był wtedy już chyba w Afryce, tam w którymś kraju i Duch Boży mu wyraźnie mówi, zrób to i to, rozpoczniesz takie publiczne ewangelizacje na zewnątrz. Mówi, Boże, tego nikt jeszcze nie robi. A poza tym ja będziesz to robił. I on mówi, zmagałem się, aż w pewnym momencie, kiedy byłem przed obliczem Pana, on do mnie powiedział, jeśli ty nie będziesz posłuszny, wybiorę sobie kogoś innego. Ktoś inny to zrobi. Głowa decyduje. On mówi, ale źle jest, kiedy ci, którzy są częścią, nie wsłuchują się tego, co chce głowa i nie są zainteresowani, aby wiedzieć i być posłusznymi, aby budować. Nie jest to wolność od służby, którą mam w Chrystusie. Wręcz odwrotnie, jestem wolny, aby służyć. Wolny, aby służyć. I tam jest napisane w miłości. Służyć w miłości. Służąc jedni drugim w miłości. Paweł nazywa siebie, jak rozpoczyna się list, bardzo często mówi sługa Jezusa Chrystusa. Tam jest użyte słowo doulos,
które oznacza sługę i możesz to przetłumaczyć jako niewolnik. Chrześcijanin to jest ktoś, kto nie tylko się nawraca, ale świadomie oddaje się pod posłuszeństwo, dosłownie w niewolę Chrystusowi. Mówi, teraz już nie liczę się ja. Nie liczy się moje zdanie. Panie, moje ja abdykuje z tronu mojego serca. Ty tam jesteś na tronie. Ja chcę wypełnić Twoją wolę. I moglibyśmy to tak oddać, że Paweł, każdy z nas dobrowolnie, nie jesteśmy do tego zmuszeni, słuchajcie. To jest ciekawe, kiedy diabeł związuje człowieka, nie wypuści go. Chyba, że spotka się z kimś mocniejszym od niego, nie? Jeśli otworzysz furtkę diabłu, on wyważy drzwi i wejdzie i zniszczy twoje życie. I on nie wyjdzie na zasadzie wyjdź, proszę. Nie, nie. To jest morderca, to jest zabójca, kłamca. Ale kiedy Chrystus przychodzi do twojego i do mojego życia, on nas nie zniewala. On nas uwalnia od grzechu, uwalnia nas od tej siły grzesznej natury, daje nam możliwość pokonania, zwycięstwa nad cielesnością przez moc Ducha Świętego. Ale zwróćcie uwagę, jeśli wypowiesz mu posłuszeństwo, jeżeli powiesz, Panie, to on odejdzie. Prędzej czy później odejdzie. On będzie wzywał nas do opamiętania, ale w końcu odejdzie. Diabeł nigdy tego nie zrobi, bo jest diabłem, bo jest szatanem, bo przyszedł, aby kraść, zabijać i wytracać. Co porwie, to zeżre. Tak jest napisane. Aby was diabeł nie pochłonął. List Piotra, pierwszy list Piotra. Chodzi jak lew i uważajcie. To jest kłamca. Mały kompromis. Nieposłuszeństwo. Jedno, drugie, trzecie. Tak jak z Saulem dzisiaj słyszeliśmy. W pewnym momencie jest koniec. Diabeł zniszczy. Wolność, którą masz, jest wolnością od grzechu. Jest wolnością od tego, żeby mieć zwycięstwo nad swoją cielesnością, chociaż nie jest wolnością w tym znaczeniu, że nie jesteś pozbawiony już grzesznej natury i dlatego musimy czuwać. Ale jest też wolnością, aby mógł służyć. Służyć według jego standardów. Amen. Według jego standardów, według jego charakteru, aby moja służba stała się wonnością dla innych. Była czymś przyjemnym. Cudownie jest być w Bożej obecności, być w obecności ludu Bożego i jako czuwasz, jest ta Boża obecność. Ja się tym rozkoszuję. Wiecie, kiedy patrzę w oczy drugiego człowieka, Bożego dziecka i widzę obecność lub brak obecności. Mam na myśli teraz, nie powiem, o kogo chodzi, skąd. Patrzyłem w jego oczy, mówię, to są piękne oczy. Tam jest, to są czyste oczy. Ale po jakimś czasie, kiedy popatrzyłem w jego oczy, one już były zamglone, już nie były czyste. Już było coś niewłaściwego. Wiecie, jest taka radość, kiedy patrzysz i widzisz, że ktoś jest, przeżywa, ma społeczność z Bogiem, a później jest takie przykre, jak patrzysz i tam już nie ma tej chwały, nie ma tej obecności. Mamy służyć. Nie chodzi o to, żebyśmy klasyfikowali. Nie, nie to mam na myśli. Ale jestem wezwany,
aby służyć. I pamiętacie, że czasami, kiedy właśnie widzę, że coś się dzieje albo coś jest nie tak, tam jest napisane w liście do Galacjan 6:1, wy duchowi naprawiajcie takiego. Brzemiona jedni drugich noście. Nie po to, żeby go pognębić, po to, żeby podnieść mu, pomóc mu się podnieść, aby on znowu, aby chwała Boża jaśniała, aby wszystko było dobrze, aby mógł służyć. Wolność w Chrystusie nie jest wolnością od służby, ale wolnością do służby. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Wiecie, kto to powiedział? Ten, który dał przykład. Jeśli kto chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. Panie, przecież ja mam prawo. Nie powinno tak ze mną, nie powinni postąpić. Ja powiem tak, znowu powtórzę to, co na... Im więcej we mnie Chrystusa. No jeżeli mam się zaprzeć samego siebie, jeśli chcę być autentycznie naśladowcą Chrystusa, no to jest wymóg. No nie wiem, czy dobrze mówię. Mam się zaprzeć. Więcej, mam wziąć krzyż. Oczywiście, że zbawienie jest tylko w jednym krzyżu Jezusa Chrystusa, nie w naszym. Mam wziąć krzyż, swój. Każdy ma swój. Każdy ma swój. Jeśli kto chce iść za mną, wiecie, Bóg daje czas i sam jest w stanie pewne rzeczy załatwić. Sam. Ja mam się siebie zaprzeć. Swoich praw, swojego ja. Jeden z takich mężów Bożych właśnie na ten temat, lata temu przeczytałem, prowadził pracę młodzieżową. Mówi, tak naprawdę rezygnujesz ze swoich praw na rzecz Chrystusa, Ewangelii. A my mówimy, mi się należy. Mi się należy. Ja wolę mieć zapłatę od Boga, tak szczerze powiem. Nie zawsze idzie to w parze teraz z moim wyznaniem, nie? Bo człowiek mówi, no jak? Nie jest łatwo się siebie zaprzeć, a jeszcze wziąć swój krzyż. Wiecie, zwróćcie uwagę, Jezus mówi o krzyżu, kiedy jeszcze nie było ukrzyżowania. Krzyż jeszcze nie był w sensie dla chrześcijaństwa podniesiony. Krzyż był hańbą, był skandalem. To przecież łotrzy, przestępcy mieli do czynienia z krzyżem. Kto chce iść za mną, niech się zaprze, weźmie swój krzyż, czyli jest gotów doświadczyć, cierpieć odrzucenie i hańbę ze względu na Chrystusa. Jest gotów to przejść. Bo kto by chciał duszę, czyli swoje życie zachować, utraci. A kto by utracił swoją duszę, czyli swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Wszyscy wierzący, który pragnie doświadczać prawdziwej wolności w Chrystusie, musi swoje życie całkowicie poświęcić Chrystusowi. A więc jeśli rzeczywiście poświęcam wszystko, oddaję Mu wszystko, wtedy coraz więcej doświadczymy chwały i zwycięstwa wolności, którą mamy w Chrystusie nad grzechem i nad cielesnością. Jest to paradoksalne. Ale prawdziwą wolność odkrywamy i doświadczamy tylko wtedy, kiedy ty i ja przekazujemy
nasze życie całkowicie w ręce Jezusa. Całkowicie. Niektórzy nie rozumieją, że być sługą Chrystusa oznacza być sługą pozostałych członków ciała Jezusa Chrystusa. Prawda? Jeżeli mówię, że jestem sługą Chrystusa, staję się waszym sługą, a wy jesteście moimi sługami i tak nawzajem. Jesteśmy sługami jedni drugich, jeżeli jestem sługą. Ludzie coś pomylili totalnie. Niektórzy myślą, że oni są jakby w centrum i należy im służyć. A to oni właśnie powinni usługiwać. Oddanie życia Chrystusowi pociąga za sobą oddanie życia swoim bliźnim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Amen. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Słuchajcie, jeżeli coś źle mówię, powiedzcie mi później potem. Ale mam nadzieję, że trzymam się Słowa Bożego. Nie zawsze to jest dla mnie jest łatwe. Nie jest to dla nas łatwe, ale to jest jedyna droga. Amen? Jedyna droga. Jeżeli chcę chodzić w wolności, w zwycięstwie i w błogosławieństwie i z radością oczekiwać na dzień Pana. To jest jedyna droga. To moje ja nie może wystawać z każdej strony. Muszę się zaprzeć. Wiecie, i tutaj najlepszym przykładem dla ciebie, dla mnie, dla Kościoła, dla nas jest ten, który ten Kościół buduje, który jest głową tego Kościoła. Pamiętacie, co on mówi? Paweł pisze w liście do Filipian, pisze właśnie takie cudowne słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. To w Chrystusie będzie się powtarzać, wiecie, bo to jest klucz nowego życia, zbawienia. Jeśli nie jestem w Nim, nie jestem zbawiony. Wszystko rozpoczyna się od tego, że jestem w Nim, a staję się w Nim wtedy, kiedy pokutuję, odwracam się od grzechu i zapraszam Go do swojego życia. Wtedy On przychodzi i ja wiem, że On przyszedł do mojego życia. Bo jest napisane, że kto ma syna, ma żywot. Ja wiem. Takiego bądźcie względem siebie. Ja sam względem samego siebie, tak muszę, jak Jezus zajął postawę, który chociaż był w postaci Bożej i chociaż w oczach Bożych nie ma nikogo z nas ważniejszego i mniej ważnego, Jezus był Bogiem, jest Bogiem, równy Ojcu co do boskości, nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, bo był, lecz wyparł się samego siebie. I przyjął postać dulos, sługi niewolnika. Nie wbrew swojej woli. On się na to zgodził. On to przyjął. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Halleluja. Panie, czy ja jestem podobny do Ciebie? Czy mam takie usposobienie, jakie było w Tobie? Że się uniżyłeś dobrowolnie, że się wyparłeś samego siebie, pozostawiłeś swoją chwałę. I ludzie patrzyli na ciebie jak któregoś z nas. Nie widzieli tej chwały, potęgi, bo Jezus wyparł się tego, ale widzieli w Nim kogoś, z którego mogli szydzić, drwić, a On ich kochał. Tak kochał, że
za nich, za nas oddał swoje życie. Jestem wolny, aby służyć. Nie według mojego własnej koncepcji, ale ja chcę być podobny do Chrystusa. Chcę być takim jak On. Takiego mam być względem siebie usposobienia. Tak więc, będąc sługą Chrystusa, jestem sługą moich braci i sióstr. No, chyba tylko tym, którzy tacy są mili dla mnie, nie? Absolutnie nie. Piotr o tym mówił też. Na końcu dołóżcie miłość. Tych, których bardziej lubimy i mniej lubimy, dołóżcie miłość. Mam służyć wszystkim. Zastanawiałem w jednym zborze, ktoś mi powiedział niedawno, jeden z braci usługiwał, mówi, to jest zdumiewające, jest wieczerza pańska, są uczniowie, Jezus bierze prześcieradło, misę i umywa nogi wszystkim. Tam jest Judasz. Jezus wie, że go zdradzi. Więcej, Jezus wie, że On okradał ich przez cały czas, ich służby. Wiecie, Bóg sam jest w stanie sobie pewne rzeczy. On sobie poradzi. Jezus wziął, tak jak Piotrowi z wielką miłością, tak Judaszowi z wielką miłością umył nogi. I wstał, i usiadł. Wiecie, trwanie w grzechu nigdy człowiekowi nie wyjdzie na dobre. Nigdy. Nigdy. Kiedy ludzie trzymają się rzeczy niegodziwych, to w pewnym momencie, kiedy już jest przebrana miara, to sam Pan wkracza. I tak się stało. Będąc sługą wszystkich, którzy bardziej mnie miłują, się do mnie uśmiechają i tych, którzy przechodzą czasami jak chmura gradowa. Jestem sługą wszystkich. Mam miłować wszystkich. Mam być serdeczny dla wszystkich. To nie do mnie należy wymierzanie drugiemu sprawiedliwości. Chyba, że ktoś żyje w jawnym grzechu i wiemy, że trzeba pewne rzeczy załatwić, ale to jest inne nastawienie. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Popatrzcie, kiedy ta wolność zwraca się w kierunku naszych relacji, stosunków międzyludzkich. Tak pisze autor tego. Ja korzystam tutaj, jak już wam mówiłem, z tej książki Genegeca. W liście do Galacjan pomiędzy 5, 13 a 26 pięć razy jest użyty zwrot jedni drugich. Zachęca, abyśmy służyli, 13 wiersz, jedni drugim. Następnie napomina Galacjan, aby nie kąsali jedni drugich, nie pożerali jedni drugich, nie byli chciwi próżnej chwały, nie drażnili, czyli nie byli tacy wyzywający, przechwalający się i nie zazdrościli. Drodzy, my doskonale wiemy, psycholodzy, psychologia próbują wytłumaczyć w cudzysłowie fenomen zła, grzechu, niegodziwości człowieka. Wiecie, to jest zatrważające, gdziekolwiek nie spojrzysz, tak niegodziwość jest straszna. Ludzie są gotowi do tak strasznych zbrodni jeden wobec drugiego. I dobrze, że Pan przyjdzie i zrobi porządek. Pan przyjdzie, drodzy, i zrobi porządek. I wymierzy sprawiedliwość. To jest bez miłosierdzia będzie potraktowany. Tak jest napisane. Bóg do czasu daje jeszcze czas, ale przyjdzie i dokona sprawiedliwość.
My doskonale wiemy, skąd to się bierze. Tam od ogrodu Eden. Kiedy człowiek odmówił posłuszeństwa Bogu. I nagle doświadczył, że pomysł, na który poszedł, że to jest dobre i nie umrzecie. I Bóg do nas mówi, odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza, tak? Coś złego, co dopuszczę w moim sercu, jeśli nie zrobię z tym porządku, to mnie zniszczy. Bo diabeł znajdzie trochę, znacie taką opowiadanie o wielbłądzie i szewcu? Jest zima, mróz, szewc sobie siedzi w pokoiku ciepłym i nagle ktoś puka do drzwi. I wielbłąd pyta, mógłbym zagrzeć nos? No to szewc mówi tam, na nos się znajdzie miejsce. Za chwilę mówi, a mógłbym tak całą głowę? No dobrze. A mógłbym przednie nogi? No jasne. A za chwilę wielbłąd mówi, a tak cały mógłbym wejść? No jasne, wejdź. Za chwilę wielbłąd już tak rozgrzał się i mówi, wiesz co, ale tu nie ma miejsca dla nas dwóch. Musisz stąd wyjść. To robi grzech. Tak robi diabeł. Na początku trochę. Ty i ja zostaliśmy wyzwoleni od grzechu. Możemy egoistycznie służyć jedni drugim. Szukać dla siebie czegoś. Musimy się tego, ja muszę się tego pilnować. Bo tu nie chodzi o mnie, o ciebie, chodzi o tego, dla którego świątynia jest budowana. I na koniec tam jest powiedziane, nie z egoistycznych powodów, ale z miłości. Z miłości. Czyli w zaparciu samego siebie. W zaparciu samego siebie, braniu swojego krzyża, aby owoc ducha był widoczny w twoim i w moim życiu. Pamiętacie, ten owoc, to jest jeden owoc, ma 9 smaków. Tam jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. To słowo cierpliwość, Piotr w czwartek mówił o wytrwałości, to słowo cierpliwość, makrotymia, oznacza wielkoduszność. Wielkoduszność. Czyli ono ma wiele takich znaczeń, jak wielkoduszność, ta cierpliwość u nas przetłumaczone, ale tam jest to greckie makrotymia, wielkoduszność, łagodność, dobroć, wierność, delikatność, wstrzemięźliwość. Tak więc wolność w Chrystusie nie daje nam prawa do grzeszenia, nie usuwa naszej grzesznej natury, ale ta wolność w Chrystusie na pewno daje nam moc do zwycięstwa nad grzechem i grzeszną naturą. I żaden z nas nie jest zwolniony od odpowiedzialności względem drugich. Powiem więcej, będąc dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła, jest jeszcze większa odpowiedzialność przed Bogiem. Bo mamy świadomość, bo wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. I służymy sobie nawzajem. Wiecie, i dobrze jest, kiedy musimy zmagać się czasami z różnymi sytuacjami, chociaż nie życzyłbym sobie nigdy przeżywać pewnych rzeczy, które musiałem przeżywać. Nie życzyłbym sobie nigdy. Ale mogłem doświadczyć i mogliśmy doświadczyć łaski Bożej. I ta łaska pozwoliła nam przejść. Łaska. Chcemy powstać, aby się modlić. Halleluja. Drodzy,
Do wolności jesteśmy powołani. Mamy w niej chodzić, służąc sobie w miłości. Jeżeli już nic innego nie zapamiętamy, pamiętajmy na te słowa. Jeżeli masz pragnienie, aby się pomodlić, bo ta modlitwa właśnie buduje Kościół. Nasza otwartość, nasza obecność, to wszystko buduje Kościół. Jest odpowiedzialność. Panie, dziękuję Ci za Kościół, za zbór. Dziękuję Ci za moich braci i siostry Boże. Dziękuję Ci, że możemy jeden drugiego wspierać, zachęcać, budować, napominać, jeśli trzeba. Panie, dziękujemy Ci. Tak modlimy się, Boże, abyśmy mogli, dopomóż i mnie, i nam budować ten Kościół z całym oddaniem i poświęceniem, Boże. Dokładać wszelkich starań, aby ta budowla, Panie, aby ten Kościół wzrastał Twoim wzrostem. Boże, dotykaj mojego życia i mojego serca, dotykaj każdego z nas. Tak prosimy Ciebie, Panie, chcemy, żeby ta woń Chrystusa, Jego charakter był w nas widoczny. Chcemy tego, Panie. Tak wywyższamy Twoje imię. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus.